Jak dla kobiety z duchem niemocy wyglądało spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem? Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 10 do 17 wersetu nam to opisuje. I nauczał w jednej z synagog w szabat, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Córka Abrahama. W poprzedzającym tę historię podobieństwie o drzewie figowym w winnicy Pan Jezus Chrystus przedstawił swoje zamierzenia odnośnie ludu izraelskiego. On przyszedł do nich, aby szukać owocu. Jednak gdy go nie znalazł, w swojej dobroci i cierpliwości zatroszczył się o to drzewo, okopując je i nawożąc. Jeżeli Izrael pomimo to nie przyniósł żadnego owocu, łaska musiała ustąpić miejsca sprawiedliwemu sądowi Bożemu. To było punktem wyjścia do spotkania się z kobietą, która posiadała ducha niemocy. Pomimo, że na horyzoncie już pojawiały się chmury sądu, to jednak Jezus Chrystus, nasz Pan, jeszcze raz zadziałał w łasce, a nauczał w jednej z synagog w sabat. Do tej synagogi przyszła kobieta, która była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Rzadko spotykamy ludzi, którzy są tak bardzo niepełnosprawni, ponieważ w dzisiejszych czasach medycyna często jest w stanie takim ludziom dopomóc. W przeciwieństwie do zwierząt człowiek może się wyprostować i spojrzeć w niebo. Jednak ta niepełnosprawna kobieta z powodu swojej niemocy nie mogła tego uczynić. Ona jest obrazem na wszystkich ludzi, którzy żyją bez Boga i bez nadziei. Ich oczy są ciągle skierowane w dół na ziemię. Są niezdolni, aby nawiązać kontakt z Bogiem, który jest w niebie. Często nie jesteśmy tego świadomi, że jesteśmy godnymi pożałowania grzesznikami i dlatego Pan Jezus Chrystus musiał się uniżyć, aby nam pomóc i nas wyratować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Pan Jezus Chrystus rozumiał całą jej biedę i cierpienie. Natychmiast ją uzdrawia i położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Teraz mogła spojrzeć w niebo i uwielbiać Boga. W tym momencie przełożony synagogi poczuł się bardzo ważny i zaczął pouczać Pana. Jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Istnieją 3 powody, dlaczego jego zachowanie było złe. Są 3 powody, dla których to było niegodziwe zachowanie. Po pierwsze, wywyższał się. On nie posiadał prawa, aby ustalać, co wolno czynić w sabat, a czego nie wolno. Nie posiadał też mocy, aby uzdrawiać ludzi. Po drugie, brak miłosierdzia. Los tej kobiety w ogóle go nie wzruszył. Bez miłosierdzia nazywa to uzdrowienie przestąpieniem zakonu, ponieważ nienawidzi łaski. Po trzecie, obłuda, udając sprawiedliwego, osądził uzdrawiające słowa Pana Jezusa jako zakazaną pracę, sam zezwalając na napojenie osła w dzień sabatu, poza tym przecież on sam też mówił. Skoro mowa była zakazana w sabat, to czemu nie milczał? A Jezus Chrystus potwierdził i usprawiedliwił uzdrowienie tej kobiety, nazywając ją córką Abrahama. Była nią w podwójnym aspekcie. Z jednej strony jako Izraelitka czerpała korzyści z bezwarunkowych Bożych obietnic danych Abrahamowi. Z drugiej strony poprzez swoją osobistą wiarę w jej sercu okazała się prawdziwą córką Abrahama, ojca wszystkich prawdziwych wierzących.